W każdym oknie praktycznie są kraty. Nie wiem, czy to taka niebezpieczna dzielnica. Mamy internet. Dzieci mają baję. On tam właśnie na tej palmie ma gniazdo papuga. Wow. No, łukami można pływać. Jesteśmy na parkingu. Można tu spać przez 72 godziny. Zleć ubikację, ogólnie cały serwis. Można tu ogarnąć sobie. Taki dość duży plac na dużą ilość kamperów. Czy tam by też mogły stać? O, tu widzicie. Tu można stać. W takim otóż miejscu. Tu jest na zlanie kibelka, nalanie czystej wody. Teraz jedziemy kupić internet, bo już nam się kończy. Nie wiem, w którą stronę jedziemy. W ogóle tu wszędzie, w każdym domku, w każdym jakimś pomieszczeniu są kraty. W każdym oknie praktycznie są kraty. Nie wiem, czy to taka niebezpieczna dzielnica, czy co, czy jak, ale w każdym oknie. To ciekawie. Ładne budownictwo. Wszystko jest odnowione. Jest zadbane, czyściutko. Więc naprawdę ładnie to wygląda. Mamy internet, dzieci mają baję. 20 euro, tak? Za 70 giga? 75 giga. Za 75 giga. Na miesiąc, czyli co, zostajemy na miesiąc. Jedziemy na autostradzie i między jednym pasem kierunkowym, między jedną stroną a drugą stroną są posadzone drzewka. One kwitną. Niektóre na biało, niektóre na różowo. Ładnie to wygląda. Tu jest jakiś sad, jakiś drzewek. Niestety nie wiem co. Ale w ogóle deszcza na szczęście nie mieliśmy, nie? Tylko raz padał, jak jechaliśmy na tym kampingu. W Orio, tak. To był jedyny deszcz, przed którym zaczęliśmy uciekać i ten deszcz gdzieś nam tam cały czas jest o dzień, o dwa. Jest za nami. I zbliżamy się już do Sewilli. Przed nami już widać powoli panoramę. Aktualnie jesteśmy w Sewilli, w parku. Sewilli. Sewilli. I podziwiamy piękno tej przyrody tutaj. On tam właśnie na tej palmie ma gniazdo papuga. Chodzi sobie do tego gniazda od dołu. Ale trochę się uspokoiły i cisza, nie widać gdzie teraz papug. Po tym jesteś i idziemy dalej. Takie figury na środku ustawiane. Dosyć spory teren. Można wypocząć. Ładne otoczenie. Papugi są. Gdzie one są? W gniazdzie. Gdzie? Tam, w swoim. U góry? No. Czy na dole? U góry. Jasio, a to, co ty tu widzisz fajnego? Papugę widziałem. Tak, ona była taką mała. Ej, chodź tutaj. Ładne ławeczki. Jest. Możemy iść tam. Generalnie musimy przejść przez drogę. Gdzie chcecie? Całkiem ciekawe owoce. Skaj, co to? Chodź, tam jest biała, co?
Mozaika z kamyków zrobiona ładnie. Można tańczyć. Już biedna baletnica jest. Tańczysz. I już schodzimy na tereny zamkowe. Zatrzymał. Ja nam się zatrzymała. Wow. No ładnie. Ładne ogrody. Tam mają fontannę. To są Miki. Lubek i Emele. Uwaga, tu są jakieś niespodzianki. Tu na stole jest cała mapka tego obiektu. Całego tego parku. A potem tu się paliło. Tak? Tam myślisz, że się paliło? Tu była woda. Tu był... Park Maria Luisa. Chodź, mamo. No fajnie. Ale to też musi być bardzo stare. Te kafelki, każdy z osobna wykonane. No i dalej mamy ogrody. Tutaj ładnie wszystko wykonane. Nie, to nie jest labirynt. Jakieś takie ścieżki ładne pomiędzy kwiatami. Tutaj też jest bryczka i koń. Pewnie można sobie wynająć. No jest i cennik. 35 euro. Normal taryfa. 50 euro specjalna. Jedna godzina 100 euro. Muzeum. Muzeum, ale piękne. Pięknie to wygląda. Wykonanie bardzo. Ławka. No tu jest kilka takich dookoła. Piękna fontanna, ale chyba częściowo wyłączona. No, woda bardzo pomalutku leci, a raczej bardziej się to rozbryzguje. Ale tutaj... No musi to ciekawie wyglądać. Donice, wszędzie kwiaty. Te lampy też są ciekawe. Bardzo ładne. Labirynty dla dzieci. Tutaj jeszcze kwiaty mocno kwitną. Tu prowadzi ścieżka na samą górę. Takie przejście. Góry sobie rosną. Różnego rodzaju pnącza. Że będziemy widzieć te papugi. To są aleksandry obrożaste, czyli zielone, a na karczku mają taki kolorowy pasek, najczęściej z czerwonym. A tu jest monstrum. Piękny. Kwiaty. Patrz, a tu granaty. Kolejny piękny zaułek. Ładnie wykończone. Do kampera. Do kampera. A tutaj
Taka aleja. Ładnie. No jak już wcześniej wspominaliśmy, bardzo dużo papug. O, tam teraz sobie siedzi jedna. Mniej więcej w tym miejscu. To co, idziemy na plac zabaw? To idziemy na plac zabaw, tak? O, ja się kameruję. Tak. Co, nie mogę? No i znaleźliśmy plac zabaw. Dzieci oczywiście będą się bawić. No już prawie jesteśmy na głównym placu. Wszyscy się ładnie ustawiają do zdjęć pamiątkowych. Wow. Kami można pływać. Balustrady też tu są ciekawe. Wszystko z ceramiki. Każdy element. No, ładne. Tu lampy. No i jeszcze jest tutaj ładne miejsce, gdzie sobie żyją łabędzie, kiszkaczki. Przepiękny park. Bardzo duży, bardzo dużo różnych rzeczy. Zakamarków, miejsc do zobaczenia. No, Helenka oczywiście kreatywnie znalazła miejsce do zabawy. Chodź, Helena.